witamy Was w niedzielę, już w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Dziś Pan Jezus zabiera z sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, na górę Tabor i tam się przemienia wobec nich. Pan Jezus dziś Ciebie też zaprasza do przemian, do tego, aby wyruszyć w górę swoich oczekiwań, marzeń, planów, ale także zachęca do tego, aby przy okazji przemiany poruszyć Twoje serce. Czas na wyzwanie. W tej przemianie naszego serca potrzebujemy mocnych autorytetów, mocnych wzorców. Dlatego dziś polecamy Wam litanię do świętego Józefa, którą prosimy, abyście odmówili za swojego tatę.